Wyobraźmy sobie następującą prostą grę. Dwóch graczy ma napisaną na tablicy liczbę 0. Wykonują na przemian ruchy. Ruch polega na tym, że gracz dodaje do liczby napisanej na tablicy 1 lub 2 lub 3 do wyboru. Potem zmazuje to, co było na tablicy i pisze tam wynik dodawania. Drugi gracz dodaje do tego, co aktualnie jest na tablicy, także 1 lub 2 lub 3 i tak dalej. Wygrywa ten z graczy, który jako pierwszy napisze na tablicy liczbę 10. Zastanówmy się, czy jest jakaś strategia wygrywająca. Czy jest istotne, który z tych graczy zaczyna? Jak oni mają grać, żeby wygrać? Przyjrzyjmy się tej grze od końca. Celem jest napisanie na tablicy liczby 10. Zatem napisanie liczby 9, 8 lub 7 stawia gracza na pozycji przegrywającej, ponieważ przeciwnik, dodając odpowiednio 1, 2 lub 3, będzie mógł powiedzieć 10 i wygrać. Zatem 9, 8 i 7 to złe liczby. Zatem czy jest sposób, żeby zmusić przeciwnika do powiedzenia którejś z tych złych liczb? Wystarczy powiedzieć liczbę 6. Gracz, który powie liczbę 6, znajduje się na pozycji wygrywającej, ponieważ przeciwnik będzie musiał powiedzieć 7 lub 8 lub 9. Zatem 6 to dobra liczba. Czyli analogicznie 5, 4 oraz 3 to liczby złe. Gracz, który powie którąś z tych liczb, znajdzie się na pozycji przegrywającej, ponieważ jego przeciwnik, dodając 1 lub 2 lub 3, będzie mógł powiedzieć liczbę 6, czyli znaleźć się na pozycji wygrywającej. Zatem jak można zmusić przeciwnika do powiedzenia 5, 4 lub 3? Wystarczy powiedzieć liczbę 2. Wtedy przeciwnik nie będzie miał wyboru. Będzie musiał dodać 1 lub 2 lub 3 i powiedzieć którąś z tych złych liczb. Zatem okazuje się, że gracz, który rozpoczyna grę i od razu powie liczbę 2, znajduje się na pozycji wygrywającej. Będzie mógł potem powiedzieć liczbę 6, a następnie 10 i wygrać. Ale nawet jeżeli gracz nie rozpoczyna gry i nie powiedział od razu liczby 2, to nadal, wykorzystując błędy przeciwnika, ma szansę zdobyć pozycję wygrywającą i powiedzieć liczbę 10. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.